Witamy ponownie bardzo serdecznie i na żywo z naszego studia Romek Nacht i to, co uwielbiacie, kiedy Romek wypowiada się na tematy istot pozaziemskich UFO, to będzie dyskusja, żeby też troszeczkę, nie będę się za dużo wtrącał, ale ponieważ to jest też moja pasja, więc od czasu teraz sobie pozwolisz. A obraliśmy takie... No, jesteś w swoim studio. I swoim jakby, wiesz, takim bardzo pasjonackim podwórku. Ty pięknie o tym mówisz. Ludzie cię bardzo lubią słuchać, kiedy mówisz o istotach pozaziemskich, o UFO, ale myśmy tutaj wybrali specjalnie dla was taki szczególny moduł tego tematu, bo to jest temat na wiele tygodni do omawiania. A mianowicie zadajemy takie pytanie, co jest w tytule, prawda? Dlaczego, jeżeli te istoty są tutaj, penetrują tą naszą planetę, to one tutaj się nam nie zamanifestują w sposób zupełnie otwarty i taki jawny i oczywisty? Ale też dlaczego władze, czy też ukryta władza, czy kręgi władzy, którzy doskonale wiedzą, że mamy do czynienia z tą technologią i z tymi istotami spoza naszego świata, mają na to totalne dowody, że one też robią wszystko, żeby to w konsekwencji ukryć. I mamy jakby dwie strony medalu razem szczepione. Pytanie zupełnie zasadnicze. Dlaczego jedni i drudzy nie ukrywają prawdę? Nie są zainteresowani. No zacznijmy od tego, że to jest w gruncie rzeczy pytanie, które już zadawali sobie badacze tego zjawiska w XX wieku, w latach 40., 50., 60., 70. I ciągle czekano na to, no, że przynajmniej astronauci, przynajmniej rząd amerykański, oficjalnie, no, przynajmniej ONZ, nic. Są robione pewne ruchy. Mam takie wrażenie, jakby w części establishmentu było takie przyzwolenie i potrzeba, żeby ta ukryta władza starała się dawać takie sygnały. Zobaczmy, jak wypuścimy pewne elementy, jak ludzie na to zareagują, ale puścimy tylko tyle, żeby sprawdzić, nigdy więcej. Ja bym nawet ci wymienił, jakie ty masz punkty w historii ufologii powojennej, kiedy zauważyłeś, że władze chciały coś powiedzieć, ale tak tylko troszeczkę jakby. Ale nigdy do końca. Jest taki proces. Tak. Wiesz, w latach tak, troszeczkę, ale nie 80. No. Ja wtedy się korespondowało, bo nie było jeszcze laptopów, komputerów. Korespondowałem i nawet spotkałem się dwukrotnie w Nowym Jorku. Był taki major Kolman von Kewiczki. No, Kewiczki, tak. Ta, znasz to nazwisko na pewno. Tak, on już wtedy był bardzo siwym panem. Tak. On był majorem armii węgierskiej. I był doradcą pierwszego sekretarza ONZ-u Utanta. I on zawsze radził w ONZ-cie, żeby nawiązać oficjalnie kontakt z kosmitami, zaprosić ich, żeby wylądowali przed Białym Domem, zaprosić ich, żeby... No to było bardzo takie naiwne, ale to był człowiek strateg i on uważał, że najlepszą strategią jest właśnie przyjaźń, a nie strzelać na nich i odganiać ich. Czyli mamy taką frakcję wśród ludzi establishmentu, która uważała, słuchajcie, wiemy, że to jest, czemu przed to ludźmi odkrywamy. I a propos ONZ-u, nie wiem, czy to był 78 czy 79, to się troszkę wiązało z prezydentem Grenady, który w sposób jakiś nadzwyczajny chciał ten temat ujawnić, Ari wykorzystał. Ari Gary, i wtedy chyba dzięki niemu odbyło się takie spotkanie, gdzie udział, udział w tym między innymi Jacques Vallée, taki też na dzień dzisiejszy legendarny badacz UFO, i to w ONZ-cie jakieś konklawe było. Ale to było bez znaczenia. No, Gary się długo nie utrzymał w rządzie, przyjechało parę ludzi z CIA, zrobiono tam... Koło niego odszedł odpowiedni. Tak, i opozycja, te ludzie zagłosowali na kogoś innego, on się rozchorował. Pomogli mu zejść ze sceny. Tak, klasyka. Drugim takim badaczem UFO był Duńczyk. To był Hans Christian Petersen, również z nim korespondowałem. On był w siłach NATO już wtedy. I ja kiedyś się go spytałem właśnie, dlaczego oficjalnie? To on mi powiedział, to on mi napisał, Roman, to potrwa jeszcze dziesięciolecia, zanim oni się zgodzą coś takiego powiedzieć. I ja nie mogłem wtedy, byłem piękny i młody, i nie, teraz jestem i. Ale wtedy był piękny i młody i ja nie mogłem, wiesz, zrozumieć, przecież to jest tak żywotna sprawa, nawiązać kontakt z kosmitami. Przy czym ja wtedy wierzyłem, że wszystko, co z kosmosu przybędzie, to jest stworzone przez Boga, to musi być dobre i życzliwe. Dziś już wiemy, że we wszechświecie są cywilizacje
pozytywnie nastawione do życia, do form życia. I te wysoko rozwinięte cywilizacje chcą służyć życiu i ciągnąć w górę po ewolucji stopniach ludzkości, ewolucji tak. do góry te istoty, które się powoli rozwijają lub te istoty, które się kiedyś po upadku aniołów obsunęły w rozwoju, prawda? Ale są też cywilizacje demoniczne wręcz, w niskim astralu, tak. które nie życzą sobie, żeby ktoś się im pomagał rozwijać, ponieważ one są obciążone rządzą władzy. Prawda? Tu jest ta historia z tym śmierć frajerom. Skoro widzimy, jakie cywilizacje już nie nadążają w ewolucji lub nie bardzo im zależy na tym, to my przejmujemy władzę, pokażemy im się jako bogowie. I to się stało na Ziemi, tak. kiedy lądowały statki kosmiczne i pra, 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 ojcowie nasi zobaczyli, że coś z nieba wyszło na Ziemię i tam przez, wiesz, efekty specjalne, które gdzieś mają w Hollywood użyto i byli pewni, że to sam Pan Bóg. I wtedy ta istota, Mojżesz się pyta tego istoty, kto ty jesteś? Ludzie się mnie będą pytać, z kim rozmawiałeś. Na co ten mówi, ja jestem Bogiem, ja jestem, który jestem od wieczności do wieczności. To może powiedzieć tylko Stwórca. Ale to było ktoś, kto się podszył. A tu nagle jeden mówi, to ja jestem i efekty specjalne. A tu płonie jakiś krzak, a tu trzęsienie ziemi, a tu tego. Dzisiaj ludzie też tworzą sobie trzęsienia ziemi elektronicznie i tak dalej, i tak dalej. Teraz, dlaczego nam nie mówią? Rządy nam nie powiedzą, bo wtedy będą niepotrzebni. Wtedy... Oni służą nie ludom tej ziemi. Tak, tak, prosimy, tylko tutaj też, bo mamy jakiś podgłos ze studia na naszych głośnikach. Jakbyśmy mieli jakiś rodzaj transmisji spoza naszego studia tutaj do nas. Na Boże, tego systemu. Tak. Odezwały się jakieś głosy z innego świata. Widocznie podłączony jest osobno kabel ze studia. Jeżeli mogę tylko coś tutaj, wiesz, dodać. Otóż tak jak powiedziałeś, że oni tutaj, gdyby ujawnili tą prawdę, doprowadziliby w konsekwencji do gigantycznych zmian. Po pierwsze uznali, znaczy pokazaliby, że nie są tutaj najważniejsi, najsilniejsi, co dla władzy jest najgorsze. Nie ma nic gorszego dla władzy niż pokazanie, że ktoś od niej jest silniejszy, a to, że ten czynnik jest silniejszy, to jest oczywiste, bo to samo przez siebie. Druga rzecz, na pewno doszłoby do załamania praktycznie wszystkich filarów obecnej cywilizacji, bo i w sensie giełda, przemysł i to wszystko, na czym stoi gospodaria, no to wiesz, no to zobaczą, że tak, że pokonali takie odległości, że lepiej mają niż my, to wiedzą, na czym pracuje ta nasza technologia, że my ją używamy, po co my w ogóle spalamy ropę na. To jest druga, prawda, trzecia, o religiach wspomniałeś. Zawalenie się praktycznie większości tych religii, przeżyły głęboki kryzys. Ekonomia. I ekonomia poszłaby też na dzień dobry. Ekonomia. Na dzień dobry, bo to giełda od razu by wywyższyła. Mamy te powody globalne. Jeżeli mówimy na temat UFO, to musimy sobie zdać sprawę z faktu, że statki kosmiczne, które przybywają na Ziemię i my o tym wiemy lub nie wiemy, które przybywały w historii jako bogowie, nie ma, nie może być bogowie w liczbie mnogiej. Bóg jest jeden, na tym nie ma stwórców, jest jeden stwórca, na tym jest koniec. Po co ten tłok? No ale Elohim to było pojęcie, które mówiło... Słowo Elohim no. w hebrajskim oznacza bogowie. Mhm. Jest El, to jest jeden El i to jest nasz stwórca. Natomiast Elohim to była grupa bożków, istot, które mówiły Elohim, a to my jesteśmy. I grupa Elohim, tych bogów, prawda, przejęła kontrolę nad umysłami istot zaludniających tą planetę. Jak to zrobiono? Przede wszystkim złapano jakiegoś humanoida, czy nazwijmy go Neandertalczykiem. Pobrano wbrew jego woli prawdopodobnie, bo tam i Bóg położył, prawda, do snu i tak dalej. Wzięto tego Adamitę, pobrano próbkę nasienia. Była taka Ninti, bogini Ninti, czyli pani doktor albo inżynier genetyczny. Nazywano ją też Ninhersag u Sumerów.
wyciągnęła sobie jajeczko i stworzyła z tego in vitro hybrydę. Ta hybryda dostała imię Adam. Czemu Adam? Ponieważ w starohebrajskim i w starych tych językach aramejskich Adama to jest ziemia, Adam to jest Adamita. Ale w sumeryjskim to było Adapa, bo potem już Izrael... To są tak, różne, tak, tak, tak. Jak weźmiesz ale to, co polski, mówisz, czeski, tak, słowacki, tak, słoweński, tak. Koniec... Każdy jest, inaczej troszkę go tam... Tak jest, to już są narzecza i tak dalej. Ale chodzi o to, że Adam był mieszkańcem ziemi, Adamito był. To była pierwsza wersja człowieka. Nagle ten Adam, nie wiadomo skąd on wiedział, on się nagle poczuł samotny, co jest bardzo dziwne, jak on żył w raju i był z Bogiem i były boginie i tak dalej. On się poczuł samotny, mówił, ja chcę mieć jakąś kobietę tutaj. Skąd on wiedział, że to ma być kobieta? Prawda? Dzisiaj są tacy, się zadowalają kolegą na przykład. Różnie może być, ale kobieta. Znowu wzięto samicę takiego humanoida, prawda, Neandertalczyka. Pobrano od niej jajeczko, Enki, lub jeden z tych bogów sumeryjskich, oddaje swoją spermę, biorą in vitro, tworzą następną wersję człowieka. Druga wersja, czyli wersja B, to jest niewiasta, czyli kobieta. Nie w sensie dzisiejszym. Ona po prostu to jest dusza skradziona z kosmosu, włożona do tego pojemnika. Ją nazywa, to jest też Adamitka, ale ona się nazywa Adam, a to nie jest Adam B. To jest Hawa, ją nazywają po hebrajsku. Dziś my nazywamy to Ewa. Hawa znaczy istota, która czuje, która doznaje. Adam był od myślenia, a ona była od odczuwania. Te dwie istoty miały się uzupełniać i mąż i mężyna, jak ksiądz wujek tłumaczył z hebrajskiego na polski, i Bóg stworzył ich męża i mężynę. Dlaczego? Bo to brzmi po hebrajsku ish ve isha, czyli mężczyzna i drugi mężczyzna, ale nie taki sam, to on to nazwał mąż i mężyna. Bardzo dobre tłumaczenie. Ksiądz wujek pisał, że on tłumaczył pilnie i wiernie. Faktycznie to mu dobrze wyszło. Jak się zna hebrajski, ja się wierzę, ja się nauczyłem tak. Trochę w tym, jak się zna hebrajski, to te rzeczy, jak się o nich czyta, one mają lepszy sens, tak. Niż jak czytasz to po polsku, po niemiecku, czy po angielsku, czy po czesku, to będzie inaczej wyglądało. Teraz każde imię miało jakiś sens. I teraz, jeżeli patrzysz na to, że ten Adamita z tą Adamitką mieli się stać jednym ciałem, to wcale nie mówimy tu jeszcze o stosunkach seksualnych, tylko mówimy tutaj... O takim energetycznym kompleksie. Dokładnie. Oni się mieli stać jednym polem i mieli się uzupełniać. I jeżeli yin i yang się uzupełniają, prawda? U Chińczyków jest to yin i yang, u, powiedzmy, tam tarcza Dawida. Nie, wszędzie jest równowaga różnych spolaryzowanych czynników. Yin i yang, tak. To, że pewne grupy na Ziemi sobie wzięły tą gwiazdę Dawida jako swój symbol, to tak jak Adolf wziął swastykę i odwrócił, to jest inna swastyka historia. Swastyka z dawnych czasów wtedy, jeszcze, wiesz, wtedy powstały dwie hybrydy, to nie byli ani Żydzi, ani nie Żydzi. Tak. Teraz takie grupy zaczęły tutaj działać na tej planecie, w różnych miejscach na świecie. Te hybrydy zaczęły się rozmnażać. Brat tego Enki, który się nazywał Enlil, tak, jemu się to nie podobało, że Enki traktuje te istoty jednak jako istoty żywe. On mówi, oni tu mają w pocie czoła zarobić na swój chleb. To jest w Biblii nawet napisane. I rzekł Pan, będziesz w pocie czoła. Dlaczego nasz Bóg, Ojciec, dlaczego chciałby, żeby nam w pocie czoła, żebyśmy zarabiali na swój chleb? Bóg nam dał cały wszechświat, żyjcie sobie szczęśliwie, dzieci. Bóg nam się oddał nawet, On jest życiem i się oddał nam jako życie, dlatego my żyjemy. Mówimy tak o tej postaci. I teraz jest jedna historia tutaj znowu, że w chwili, kiedy ci
pierwsi ludzie, nazwijmy to, zaczęli żyć na wzór i podobieństwo tych bogów Elohim, zaczęli ich naśladować. Więc jeżeli ich stwórcy nie byli istotami doskonałymi, to oni odziedziczyli po tym jajeczku i po tym plemniku pewne cechy. Jeżeli na przykład pani Ninti była zazdrosna o Enki i nie bardzo jej się podobało, że jej koleżanka gdzieś tam z nim znikła na chwilę, to definitywnie Ewa niesie w sobie obciążenie. Tu tylko taka mała dygresja, że mamy jakby dwie wersje tej historii. Jedną tą właśnie opisywaną w Starym Testamencie i w tych wersjach powiedzmy wcześniejsze. A wcześniejsze wersje to były już wersje sumeryjskie. Tak. I ja mam, jak ktoś czytał, no, najlepiej to rozpracował Zacharia Sitchin, to wszyscy tu w branży tak. wiedzą. Ja się z nim raz w życiu spotkałem. No właśnie, już dwa zdania byś o tym powiedział. Ta dokładność, z jaką on, oczywiście ktoś by powiedział, on sobie to zreinterpretował, on sobie naciągnął pojęcia, on sobie to po prostu jakoś tam ułożył, że wprawdzie znał ten język klinowy, ale miał taką wizję, to tak sobie to przetłumaczył. Ale to jest bardzo spójne to, co on zrobił. Stary Testament i w tej wersji, takie powiedzmy, jakieś pisma izraelickie, mówię o Genezis, o tym wszystkim, one w mojej ocenie są jakby później. To widać jest interpretacja. Widać ewidentnie, że tu jest mniej szczegółów, więcej pewnej metafory, a bardzo dosłownie jest w tym przekazie sumeryjskim, jeżeli wierzyć przede wszystkim Sitchinowi, chociaż tam nad jeszcze... Nad tymi biblijnymi tekstami pracowały już pewne istoty, którym nie podobało się, żeby ludzie się dowiedzieli, kim do końca, są, tak. I dlatego zaczęto tam już majstrować i przemieniać i tak dalej. Powoli, powoli ten pierwszy przekaz, że my jesteśmy stworzeni we wszechświecie, w tak zwanym niebie, w pewnym stanie świadomości, jesteśmy stworzeni przez ducha, przez istotę duchową, jako duchowe istoty, nie jako ludzie, którzy w pocie czoła mają harować na grupę Elohim. Są religijni, bardzo religijni, ortodoksyjni Żydzi w Izraelu, którzy nawet boją się wypowiedzieć słowo Elohim, nie tak El. Cały ten dzisiejszy judaizm, bo wtedy jeszcze nie było Żydów ani judaizmu, bazuje na bogobojności. Bój się Boga, Janusz. Ludzie tak mówili. No to Jahwe, jakby nie było, przedstawiany jest jednak jako Bóg okrutny. Bo straszył ich. No jaki Bóg straszy swoje dzieci? Czy możemy powiedzieć śmiało, jak zresztą Deniken i jemu podobni upowszechnili te hipotezy, chociaż nie byli pierwsi, że za tą postacią kryją się po prostu, kryje się jakaś grupa istot pozaziemskich. Definitywnie tak, ale jakich? Tych upadłych i demonicznych, z tych hierarchii szatańskich, jakie powstały po satanie, po buncie aniołów, czy też tych pozytywnych. Teraz ci pozytywni nas wspierają w ewolucji, ci negatywni blokują to. Ziemia się stała pewnego rodzaju boiskiem, a ludzka się stała piłką do gry. Tak. Czy na tym boisku ewentualnie, gdybyśmy sięgnęli do języka i obrazów podawanych nam przez Sitchina, czy to nie byłoby tak, że gra Enki, Zenki albo też rody, które się za nimi ciągną dalej, że on tutaj będzie, oni żyją, przyjąć, oczywiście, że to ewidentnie na to nam wygląda, ta gra. Iluminati wierzą, że są w prostej linii od nich i mają prawo zarządzać tą planetą. Ludzie w siebie, dlaczego oni siebie nazywają Iluminati? Bo Satana po pewnym momencie, jak widziała, że to nie idzie dokładnie tak, jak chciała, nazwała siebie istotą Io Illuminati, jestem oświecona. I ponieważ świeciła faktycznie, bo to była, jakby nie było, to nie był byle jaki anioł, to był serafin, to był, nazwijmy to, to była żona Boga. To była istota cudowna, która nagle stała się... Doszła do wniosku, dlaczego ja mam tylko służyć. Ja nie chcę tylko służyć, ja chcę też zarządzać. Ale kiedy mówimy o tym Bogu, który nam się wydaje, że to jest przez duże B, to mamy jeszcze po drodze w górę, w tej strukturze, mamy braci Enlil i Enki, a nad nimi jest ich ojciec, Anu. To jest tak, Bóg Anu. Anu, właśnie, który się powtarza w tylu różnych też fonetycznych odmianach w tamtym basenie Morza Śródziemnego praktycznie cały czas. Również... Słowo Anu po hebrajsku oznacza my. Mm-hmm. Zauważ, że królowie zawsze mówili my, król. Słowo Anu, na przykład jak ja mówię z kimś tam po hebrajsku, mówię my z Januszem jutro pojedziemy do Tel Awiwu. Anu nosim le Tel Awiw. Anu.
Słowo Anu oznacza my. I ta cywilizacja, my, prawda, wysłała dwóch namiestników na Ziemię, dwóch genetyków. Znaczy jeden tak bardziej pracował na Ziemi, z tego co wiem od wersji Sitchinowskiej, a drugi był jakby w bazie głównej i stąd tak. Były troszkę te takie niesnaski. Enlil ten, był tam Jahwe, wyżej nad, tak, ten twardą ręką, rózgą żelazną będą pasanie jest napisane w Biblii. Wypalić zło. Teraz w pocie czoła zarobisz na swój chleb, jest przetłumaczony ten pasaż z hebrajskiego na polski. Po hebrajsku to brzmi jeszcze gorzej. Zarobisz na swój chleb, gdy z twojego nosa będzie pot spadać na glebę. Man, jaki Bóg tak, coś takiego robi ze swoimi dziećmi? Po co mu to? Wiesz, to, jak miałem przyjemność spotkać się osobiście z Erichem von Däniken, i to było w 2012 roku. Wielka, no jeszcze tak zupełnie, tak się dobrze trzyma jak i ty. Mnie, dobrze się, tak, ale dobrze się trzyma. I zwróciłem uwagę, zresztą w literaturze był, on zresztą podkreśla cały czas, że on nie jest niewierzący. On cały czas uznaje, że istnieje jakaś wielka siła stwórcza tego wszechświata. Tak, natomiast tych, którzy stworzyli ludzi, uważa generalnie za pewnego rodzaju uzurpatorów. To nie znaczy, że zaraz byśmy się... Ale stajemy wobec bardzo trudnej sytuacji, wiesz, filozoficznej, egzystencjalnej. No to jak to? To nasi rodzice nie byli dobrzy? Nie, byli zahipnotyzowani przez Kościół, przez Znaczy Kościoła wtedy jeszcze nie było. To potem. Bo ja sięgam do tego, że wiesz, bo pierwszy człon naszej audycji to był taki, dlaczego nam władze tego nie fundują. Tośmy tak trochę na szybko powiedzieli, jeszcze do tego wrócimy, bo się rozumiemy, to nie jest ta słowa. A teraz ty fajnie ciągnąc tą historię od zarania, jak powstawała ludzkość, pokazując, że to jest pewien eksperyment genetyczny, no to konfrontujemy się z pytaniem, to dlaczego ci, mówimy tu o obcych, nam się nie pokazują. Tak. A zapewne częścią z tych istot pozaziemskich, które tutaj się manifestują, są ci, którzy nas stworzyli. Zakładam, że tak jest, że spośród tej całej galerii pozaziemskich istot, z którą mamy do czynienia, z wielkim prawdopodobieństwem uważam, że ci, którzy tworzyli, powiedzmy, ten eksperyment, nie zostawili tego, bo to nie nasze. Więcej, oni uważają cały czas jako pewna grupa, mówią, to jest nasza własność, ludzkość jest naszą własnością. Tak. Możemy tak rozumować? Tak, jako czoda, zobacz, że wśród iluminatów do dziś oni w swoich, tam na tych swoich spotkaniach nazywają nas bydłem naziemnym. Bo w Biblii też jest napisane, że Bóg stworzył niebo i ziemię i to, i drzewa, rośliny, ryby, ptaki i bydło naziemne. Iluminati, my prosto od bogów niesiemy, czemu oni zawsze nosili błękitne szarfy? Bo mają błękitną krew. Jeżeli ktoś czuje się lepszy od swoich bliźnich, kładzie sobie jakąś koronę na głowę, zasiada na świętym stolcu i te wszystkie bajery, to on nie żyje zgodnie z boską wolą i z nauką Chrystusa, czyli on zakłada swoje królestwo, państwo w państwie. Mamy kolejną nakładkę tej... Od razu widać, who is who. No, a teraz tak, jeżeli weźmiemy pod uwagę Watykan, który jest pewną nakładką na postać niezwykłą, jest Jezus, nakładką, która też prowadziła taką nomenklaturę, której nie było w ogóle u postaci Jezusa. Czyli tak, mamy pasterzy, mamy baranki Boże. I bydle tak lękają. Sami się kwestia tylko słów, jakich się używa. Dużo bardziej lajtowy jest to przekaz. Czyli zmierzamy do tego, że doszło do jakiejś gigantycznej, gigantycznej operacji z powstaniem ludzkości, która z jednej strony jest operacją inżynierii genetycznej. Nie można powiedzieć, że nasi stwórcy o nas nie dbają, bo z jednej strony traktowali nas jako niewolnicy, to wyłazi prawie wszędzie, a z drugiej strony jednak w którymś momencie zaczęto nami się troszeczkę już inaczej zajmować, bo dzisiaj już aż tak na kolanach wszyscy nie chodzimy. Bo dwie grupy się nami zajmują. Jedni nie przestali być pasterzami tej czody, bo mają z tego korzyści wymierne. Mają swoją planetę. Ta planeta nie byłaby ważna, gdyby tutaj właśnie nie powstała baza demonów. Możemy założyć, bo to są hipotezy dotyczące istot pozaziemskich, że oprócz tego tych stwórców, którzy cały czas doglądają swoje trzody
i mają w prawie kosmicznym jakimś tam to nasze, więc tak. Się nie mieszajcie. To tak, nie wiem, ktoś podbije jakiś kraj i to jest nasze, albo zrobi eksperyment z doli, mówię owieczkom, i to jest tak. Doli tych inżynierów, którzy stworzyli. To nie jest twoje ani moje, to jest tych, którzy stworzyli. Tą placówka naukowa, oczywiście. Ta firma biotechnologiczna jest właścicielem doli. Opatentowała. Tak, jeszcze patentowała, więc na ile my w tym prawie kosmicznym jesteśmy opatentowani, to brzmi, słuchaj, dla niektórych to może brzmieć zbyt szokująco. Oni tu nadal są, Janusz. No właśnie. Oni tu nadal są. Popatrz, na przykład takie firmy jak Monsanto, w tej chwili to jest Bayer i to jest wielki Bayer, tak? Oni twierdzą, że oni mogą sprywatyzować ziemię gatunki i powietrze. Biologiczne, tak. To są oni. Natomiast tu są inne istoty, które nam przypominają, jesteście istotami boskimi, jesteście stworzeni w kosmosie, kosmos jest waszą własnością. Nie pozwalajcie sobie narzucać jakichś idiotycznych programów, że macie służyć i macie być posłuszni. Nie macie być posłuszni, macie być posłuszni wewnętrznemu głosowi. Ja z takimi istotami bardzo chętnie współpracuję, natomiast nie chcę robić kariery w służbach specjalnych, w grupach Illuminati, nie chcę należeć do narodu wybranego i nie chcę narodzić do narodów odrzuconych, bo to są mrzonki, to tamci wymyślili. I z tym trzeba skończyć. Jak już mówimy o Watykanie, to są ostatnie godziny Watykanu, bo tu już jest to czarne chmury nad Watykanem. Tam, jak ci ludzie ich dorwą, to tam będzie źle, bo wiesz dlaczego? Bo nasz Ojciec i Chrystus uczyli miłosierdzia, a oni uczyli oko za oko, ząb za ząb. I to wróci do nich, ten brak miłosierdzia. Nie uczyli co najmniej przez 2000 lat o miłosierdziu. No jeśli chodzi o Watykan i jego politykę, powiedzmy w czasie kolonizacji, czy Ameryki na przykład, czy innych obszarów. Miliony. To było robione... Jeżeli Żydzi mówią o 6 milionach, ja nie liczyłem. Znaczy, to nie tyle będzie... Watykan podbijał, co podbijały monarchie, podbijały poszczególne państwa, narody. Ale też faktem jest, że to wszystko było z krzyżem, że tak powiem... W imieniu Chrystusa. I dlatego ja spotykam czasem ludzi, że jak ja mówię Chrystus, mówię, w imieniu Jezusa wymordowano 100 milionów Indian. Ale On ich nie posłał. To w Jego imieniu robione. Jak ja powiem, ja przyjdę do kogoś i zacznę ściągać tutaj w sobówce haracz, to mówię, dlaczego? Mówię, bo Zagórski mnie posłał. Tak. I ludzie będą mieli do Ciebie pretensje. No. A tak to działa. Imię Chrystus zostało ukradzione. To jest normalnie kradzież tożsamości. I to za to zapłacą. Ja tam widzę czarne chmury nad tym Watykanem i to już się dzieje. Natomiast to samo widzę nad rabinatem. Dlaczego? Bo oni nie uznali nauki Chrystusa, nie dlatego, że go nie zrozumieli. Kto? Nie wszyscy Żydzi, jakiś Mojszy Rabinowicz gdzieś tam z Łodzi. Że go, to nie ci kapłani Boga Jahwe nie życzyli sobie takiej nauki. Wszyscy jesteście braćmi, siostrami. To jak my, kapłani, arcykapłani, jesteśmy braćmi, siostrami z jakimś tam szmendrykiem, że jak mu zimno jest, to z osłem śpi, żeby się zagrzać, albo z kozą. Nie ma tak, jest bydło i mają dla nas służyć. Kapłani zawsze wyzyskiwali lud i napuszczali władców świeckich, żeby dusili, wyciskali z nich ostatnią kroplę energii. Żeby podkreślić aspekt kosmiczny też misji postaci Jezusa, to w naszej literaturze, a teraz też i w filmach, zauważyłeś na pewno nieraz, jak pojawiają się publikacje, gdzie coraz ktoś odszuka jakieś najczęściej średniowieczne czy renesansowe różnego typu obrazy, sceny biblijne, tak. Na których znajdują się tak nieoczekiwane obiekty, które przypominają dzisiejsze opisy UFO, że w ogóle to zatyka. To znaczy tylko nasi mogą się odważyć pisać tak jak choćby tak. Igor Witkowski, Chrystus a UFO, książki o takich tytułach. To jest numer jeden w tak. Obowiązek. I w ten sposób nie podważając tak tytuł,
to robisz, że nie podważasz tej boskości, tej postaci Jezusa, a jednocześnie mówisz, tak, asysta różnych kosmicznych sił jest czymś oczywistym w tej sprawie. Tam na pewno też ze sobą walczono wokół tej historii z Jezusem. Chrystus przyniósł ludziom bardzo istotną informację. Jesteście dziećmi Boga, jesteście braćmi, siostrami, wszechświat jest waszą ojcowizną. Waszą ojczyzną, wieczną ojczyzną. I bez względu na to, kto... nie chcieli tak, tego. I teraz byśmy tak powiedzieli, że bez względu na to, w jaki sposób zostali się stworzeni, znaczy tego tak nie powiedział wprost, ale takie jest przesłanie, bez względu na to, jak was stworzono, nawet jak to jest poprzez tą inżynierię genetyczną, to was jest cały czas boski pierwiastek. Jesteście oczywiście. Bez... I tutaj nie umniejsza nam nic fakt, że zostaliśmy stworzeni jako gatunek w wersji pewnej no, polityczno-technologicznej zagrywki. To jest, wiesz, tak jak przedtem... Trzeba to zrozumieć, to jest tragizm pewnej sytuacji, gdybyś no, tak oczywiście. Na spokojnie sobie usiąść, teraz pomyśl sobie... Sam i co, upadek już jest tragedią. Pomyśl sobie o ludziach, którzy głęboko wierzą w tą wersję historii i jakby religijności. Teraz pomyśl, że mi teraz to, co oni słyszą od nas, to jest straszna herezja. A my jednocześnie nie kwestionujemy postaci Jezusa, więc oni sobie w ogóle... Nie tylko, że nie kwestionuję. Ja uważam, przeciwnie. Że nie ma ważniejszej informacji tak, na tej planecie, jak tak. Przekaz Chrystusa, kazanie na górze. Łącznie z 10 przykazaniami, bo raz, że to nie były przykazania, to są nazwy, jakie Kościół narzucił lub jakieś inne instytucje. W tamtych Bóg nic nie nakazuje i nie przykazuje. Dzieci, kocham was i to jest wasze. Co nie znaczy rób ta, co chce ta, bo tak. Od razu widać co. Ja jestem królem, to jest wasze królestwo i tu jest pewna etykieta dworska, więc zachowujcie się tak, jak należy, dbajcie o to, co dostaliście. Jest napisane w Biblii, że ziemię bierzemy w posiadanie, mamy brać w posiadanie. Dobierzcie posiadanie, ale nie z miłością, nie jakieś inkwizycje, nie z mieczem w ręce. Tutaj jest, ponieważ cały czas wracam do tego pytania finałowego, czyli dlaczego nam się nie pokazują oni, to mamy bardzo proste pytanie, które się pojawia zawsze jako dyżurne. No to skoro mamy tych, których wyodrębniamy jako dobre istoty i zapewne są to również istoty posiadające i biologiczne ciała, i technologie powiedzmy latających jakichś tam pojazdów. No, i z drugiej strony mamy tą ciemną, że tak powiem, stronę tego zjawiska UFO, czyli mamy też pojazdy, mamy ciała biologiczne, są rasy, które są właśnie nieprzychylne ludziom i mogą być bardzo tak techniczne. I techniczne. I ta grupa, która też uczestniczyła w stworzeniu człowieka, która też zewnętrznie podzielona, to jest pytanie takie, to dlaczego ci dobrzy się nam nie pokażą? Jest na to bardzo racjonalna odpowiedź. Jakbyś ty to teraz odpowiedział na to pytanie, dlaczego w takim razie dobrzy nam się nie pokażą? Bo co by się stało, gdyby ci dobrzy nam się pokazali? Przecież ta druga strona mogłaby to przekształcić, a skąd będzie wiadomo, że są dobrzy? Może oni wtedy pokażą nam... Dlaczego Bóg się nie wtrąca? Pokazali, to jest to pytanie. Wiesz, wracam do tego, że zobaczylibyśmy wtedy oto taką grę polityczną, bo to jest polityka, że ciemna strona starałaby się przedstawić te istoty jako inwazję. Oczywiście, i zmobilizować ludzkość przeciwko tym. Do nas, tak, my was obronimy. Tak, i wtedy. I jeszcze chciałem zapytać, może w tym kontekście, znasz tą technologię Blue Beam, ona nie została jednak wprost zastosowana. To może być użyte wkrótce. Aczkolwiek może być użyte, chociaż może powiesz być. Do zdania, ja potem może powiem, być. Ale nie musi. Nie, jeżeli nie będzie służyło, to nie. Ale wyobraź sobie, Blue Beam to jest naprawdę Disneyland. Mhm. Wyobraź sobie, że nad Watykanem na przykład ci, którzy Watykanem operują na Ziemi, tworzą hologram. Tak, bo to ludzie chodzi. Nagle widzą schody. I schodzi Jezus. Po schodach schodzi Bóg Ojciec. Albo Jezus, albo Mahomet. Jezus. No z Mahometem to raczej ale nie. Dla tych, którzy chcieliby... Ale Matka Boska. Do swoich by to zrobili. Jakby chcieli zadziałać na tych, co islam wyznają, to muszą pokazać im... To nad Riadem no. Dobrze jest pokazać. No to wiesz, co mi chodzi. Każdemu pokaże coś innego. Oczywiście. Coś innego. Jak to zrobią nad Jerozolimą, to religijni powiedzą, o, Archanioł Gabriel schodzi. O to mi szło. Jak to będzie nad Riadem, albo o, idzie właśnie Mohammed w towarzystwie z Allahem. Ty wiesz, że Allah to była kiedyś bogini lunarna, która żyła na Księżycu i z tego Księżyca, który w gruncie rzeczy to nie jest ciało naturalne. Kosmiczne, to nie znaczy, jest ciało. To jest sztuczny obiekt, dzisiaj to już wiemy. Tak.
I tam są pulsatory magnetyczne, które wysyłają na Ziemię pewne fale i kontrolują. Jest to ten element kontroli Ziemi. Mind control, tak. I dlatego my się nie rozwijamy tak szybko, jak powinniśmy, zgodnie z boską wolą. I tu jest ta odpowiedź. Dlatego te pozytywne siły z Bogiem, prawdziwym Bogiem Ojcem na czele, nie ingerują w sprawy Ziemi. Raz. Przede wszystkim dlatego, że Bogu nie zależy na ludzkich ciałach, tylko na nas, na Jego dzieciach Mu zależy. Bogu nie zależy na walce, na Armagedonie, na walce ze złym o materię. Materia powstała, jest tymczasowym zjawiskiem w czasie, tak jak człowiek, i to zniknie znowu, bo to będzie, materia to jest zgęszczone promieniowanie, to zniknie w końcu, bo nie będzie już służyło. Ale jak materia zacznie znikać, będą znikać też te zgęszczone ciała tych demonów. Ich wibracja nie wytrzyma tego, co nie. Tutaj jest. I to wtedy jest bardzo niebezpieczne dla takich istot. Chciałem Ci powiedzieć, dlaczego uważam, że prawdopodobieństwo tej inscenizacji inwazji kosmitów w postaci technologii właśnie tych Blue Beamu, tego właśnie... Tak. Dzisiaj widzimy, jak można na scenie nieżyjący Michael Jackson robi koncert. Czyli my jakby widzimy na dzień dzisiejszy, jak ta technologia działa, chociaż pokazuje się, że to technologia. Dlatego właśnie, że wyszło to w ten sposób i ludzie poprzez internet bardzo szybko jednak przyspieszyli swoją edukację i uważam, że jak oni to wywaliliby na niebie, to przynajmniej jeśli chodzi o cywilizację zachodnią i nawet te numery, które by zrobili z Jezusem czy z Matką Boską, one by przez część ludzi odczytane, słuchajcie, to przecież Michaela Jacksona nam zrobili, to jest technologia, my mówimy Blue Beam, my mówiąc o Blue Beam, już tak. Demaskujemy technologię, już pokazujemy, że jak ktoś taki nam numer wytnie na niebie, to my tak, że tak powiem, no nie zaakceptujemy tak bezkrytycznie. Tam jest jeszcze jeden na niebie, niuans czy w głowach tego naszych, złego. To może w naszych głowach też wyjaśnię. Dzisiaj za pomocą Blue Beam i tych wszystkich technologii pochodnych, przede wszystkim zastanówmy się, kto ludziom na tym stanie świadomości, jakim ludziom z Pentagonu daje do rąk taką zabawkę. Mogą się bawić mózgami. W Blue Beam jest jeszcze jedna rzecz. Nagle, wyobraź sobie, że nagle pokazuje się program telewizyjny, w którym pokazane jest, jak Janusz Zagórski robi wywiad z Romanem i rozmawiamy o tym, że właściwie szatan powinien rządzić tym światem i całym wszechświatem, bo tam Boga żadnego nie ma. Nie ma żadnego Boga, żadnych tych. Jest, są tylko cywilizacje i szatan chciał, żebyśmy byli szczęśliwi, to on nic złego nie chciał. I teraz to, co ja ci powiedziałem, wytnij to z kontekstu, ty siedzisz i słuchasz i tobie mogą włożyć i będzie widać, jak ty mówisz, oczywiście Roman, że to jest jasne. To jest wielkie niebezpieczeństwo. Zgadza się, tak. Dlaczego samo. Dlaczego te istoty im to dają, żeby nas skłócać? Potwierdźmy tylko, że już mamy doniesienia naukowe i techniczne, że robiło się już próby z prezenterami telewizyjnymi, którzy są całkowicie sztucznie wygenerowani. Tak. Dzisiaj zaimitować twoje czy moje ciało, prawda, i sztuczna inteligencja wręcz tam widzisz, jest tego. Jak usta tak, mówi. Wszystko tak. To jest dokładnie to, co powiedziałeś, więc możemy taką inwazję przeprowadzić na różne sposoby, łącznie z tym, ale to jest poważne przedsięwzięcie logistyczne i na szczęście mamy ten obszar uświadamiania ludzi o tym, jak jest naprawdę. I wydaje mi się, że ta ciemna strona boi się z tym wyjść, bo może przelicytować, może już widzą, że nawet jest trochę za późno, żeby wyjechać. Jeszcze 10 lat, powiem ci tak, z Blue Beam to 20 lat temu by się może udało. Teraz to dzieje. No, może się nie przyda. Mogą się pokazać, powiedzmy, w świecie islamskim, bo tam jest taki duży obszar takiego... Oni łykną to. Oni to mogą łyknąć, tak. ale w chrześcijaństwie już tego tak nie łykną. Część tylko łyknie, powiedzmy, część, ale tylko część to łyknie. Oni to łyknie, zobaczą część takiego Allaha, chcą, idźcie i podżynajcie gardła niewiernym, na kolana z nimi, pójdą i zrobią. Znowu, żeby nie było, że generalizujemy, nie, wszyscy Żydzi, wszyscy muzułmanie, wszyscy Polacy, tak nie jest. Są wśród muzułmanów też ludzie myślący, ludzie czujący. Tak, tak, tak. Prawda? To jest ten gatunek homo sapiens sapiens, człowiek czujący i myślący, że widzą to nie to. Jest taka grupa Ahmadija, są wspaniali muzułmanie Bahaje,
Bahajowie mają w Jerozolimie, w Hajfie, piękną świątynię. Oni nie mogą żyć w państwach muzułmańskich, bo bracia muzułmanie chcą ich mordować za to, że oni twierdzą, że wszyscy mamy jedno wspólne życie w sobie. I chcą pokazać, że wszystkie religie prowadzą do Boga, bo taka jest filozofia, powiedzmy. Z tym, że tu trzeba uważać. Chociaż czasami się ich też oskarża. To prawda jest, że każda religia, prawdą jest na pewno, że każda religia zawiera w sobie iskierkę prawdy, ale nie całą prawdę absolutną. To wiesz, dajmy na to, że tu leży pizza. Teraz to zależy, jak na to patrzymy. Ja ci mówię, słuchaj, tutaj, bo tu dali troszkę za dużo salami. Ale ty stamtąd patrzysz, mówię, jakie salami, tu jest pełno grzybków, tych, tego. No, tam siedzi ktoś inny, mówi, słuchajcie, za dużo cebuli jest. To, co my mówimy, jest absolutną prawdą. Cała pizza jest absolutną prawdą i jeszcze widziana z góry, i spod spodu, i z boku. To jest prawda, ale jak się zaczyna, nie, wy nie wiecie, ja wam powiem, no to się zaczyna całowanie w pierścień i w pantofel. To już tak nie. Tutaj jeszcze pewnym problemem, który się wiąże z tym, dlaczego oni się nie pokazują, to już żeśmy powiedzieli, są kompletnie różne motywacje i sytuacje jednej, motywy. Ale i drugiej strony, bo już wiemy, że gdyby się pokazali ci, którzy nam sprzyjają, to ingerencja. Natychmiast druga strona by to powiedziała, że to jest ingerencja i chciała ich przedstawić negatywnie. Ci z ciemnej strony mocy, oni z urzędu nie są zainteresowani w ogóle, żeby ludzie zdawali sobie sprawę, żeby oni istnieją, dlatego że łatwiej jest zarządzać populacją, która nie ma zielonego pojęcia, tak, która nie ma zielonego pojęcia o tym, że istnieje ktoś, kto za węgła ministeruje. No zobacz, co się dzieje w Europie w tej chwili. Czym oni chcą zarządzać? Jak Europa będzie wyglądała za 10-15 lat? Tym chcą zarządzać? Ten tutti frutti salat? Co to ma być? I oni dzisiaj mówią, że te kobiety, które są gwałcone, nie powinny marudzić, dlatego, bo one będą rodzić nowych Europejczyków. Przecież mówią, to definitywnie oni... 30 lat temu, jakby ktoś ci powiedział, że takie rzeczy się będą działy w Europie, to byś powiedział, że to jest kompletnie teoria spiskowa i to w ogóle jest abstrakcja, która nie ma szans, a staje się dzisiaj rzeczywistością, bo są ludzie, którzy w ten sposób, mówią o białych Europejczykach, którzy tak tłumaczą. Zobacz, co się stało ze Szwecją, z Holandią. Holendrzy są mniejszością narodową w Holandii, w Szwecji w ogóle Szwedka, słuchaj, na ulicy będzie otoczona przez 15, bo wiesz, oni mają taki sport narodowy, oni to lubią robić, otoczyć na przykład z 15-20 młodych mężczyzn, dziewczynę i obmacywać ją i podnosić jej bluzkę i ściągać z niej. I Szwedzi przechodzą obok, bo się boją coś powiedzieć w własnym kraju, a policja na rogu dostała... Tak. Rozkaz, nie wtrącać się, nie bronić obywateli. Kto by kiedyś pomyślał, że coś takiego się stanie? To są demoniczne wpływy. I one mają swoje zakotwiczenie również, jeśli chodzi o istoty pozaziemskie, tak samo jak mają zakorzenienie w tych sferach rzeczywistości, czy w tych wymiarach, których mówimy, nie ma wprost tego, co nazywamy materią w naszym rozumieniu. Są to istoty bardziej energetyczne, o których zawsze pisały te czy inne pisma religijne, bo zawsze było to wyraźnie. Tak. Już w chrześcijaństwie jest pokazane to cały czas. Natomiast chrześcijaństwo generalnie odgradza się od tego, co nazywamy istnieniem w sensie biologicznym i technologicznym istot, zarówno nam sprzyjających, jak i niesprzyjających. Jak się prześledzi protestancką czy prawosławną narrację, to tam masz do czynienia tak, że UFO to jest ekspresja demonicznych sił, które mają charakter ściśle duchowy, więc tak. Oni, I tylko. A co za niełami? Tego nie ma w ogóle. Nie ma nic dobrego w tej narracji. W katolicyzmie na szczęście sprawa jest troszkę podzielona. Tak. Częściowo uznają tą wersję, że to jest ekspresja, jeszcze raz, ekspresja z świata niefizycznego w świat materialny sił demonicznych. To jest ich definicja. Tak, że oni tylko się taką ekspresję robią. Natomiast oni nie przyjmują do wiadomości, że może w ewolucji na innych planetach dojść do wytworzenia się, podobnie jak my jako ludzkość, pewnych konkretnych ciał, świadomości, które tam je zamieszkują i pewnych rodzajów technologii i tak dalej. To im się w głowach ciągle nie mieści, chociaż w katolickim środowisku trzeba przyznać, że pojawiły się takie głosy jak Corrado Balducci, ten z Watykanu, taki teolog, który nieraz mówił, że oni wiedzą o tym, że są istoty. Tak i ojciec Pio też mówił, że są i są też dobre.
Bo tego nam brakuje. Jak my szukamy dziś sojuszników w sprawie tematu pozaziemskiej istoty, to my ich w sferzach religijnych mamy bardzo mało, bo prawie w ogóle, chociaż są. Ale generalnie przeważa albo niewiara, albo interpretacja, że to są siły demoniczne. I w ten sposób powstaje znowu chaos. Nikt nie I niewiedza, przede wszystkim niezrozumienie istoty sytuacji. Tak. Ja mam dobre wieści. Dawaj, dobre wieści. Jeżeli dobrze pójdzie, to z boską pomocą za jakieś 2 miesiące ja wydaję następną książkę. Tak, i tam będzie o tym właśnie, że tu są dobre istoty. One żyją pośród nas w ludzkich ciałach. Są istoty bardzo pozytywnie do nas nastawione i żyją w ciałach częściowo materialnych i są i one przekazują informacje na tą ziemię, co nie znaczy, że ja reklamuję tu channeling. Z tym trzeba być bardzo ostrożnym. Jak z każdym telefonem, kiedy nie kto dzwoni. Tak jest, dokładnie. Dokładnie. I to zależy, co ja w sobie niosę. Czy ja rezonuję z tym przekazem, czy nie? Bo jak się zaczyna, wiesz, na przykład, że i będzie koniec świata i tylko naród wybrany zostanie, to do tego wybranego są inni, są różne plemiona indiańskie w Stanach Zjednoczonych, którzy czytali Biblię, mówią, wcale nie Żydzi, to my. Rozumiem. Jak słuchałem ostatnio aborygenów w Australii, to jest też najgorzej, to należy do jakiegoś narodu wybranego, bo wtedy wszyscy cię nie lubią, bo Bóg popełnił tutaj niesprawiedliwość. Ja w tej książce załączam tam przekazy od bardzo pozytywnych istot, według mnie pozytywnych, bo one nie mówią o końcu świata, te istoty nie podają daty, kiedy to nastąpi, one nie mówią o karach bożych, one mówią, jesteście naszymi braćmi i siostrami, rozwijajcie się pozytywnie, wypleniajcie z siebie to, co was blokuje w rozwoju. Nienawiść, zawiść, złość, brak życzliwości. Bądźcie dziećmi Boga, świadomymi dziećmi kosmosu. To mi się podoba. Ja z takimi istotami współpracuję jakieś ostatnie 40 lat na Ziemi. Gdybym był zamknięty na te teorie, Janusz, ja bym tu dziś nie siedział, ja bym nie rozumiał, co ty do mnie mówisz i mnie by te tematy nie interesowały. Być może ja bym dzisiaj był, wiesz, dobrze zarabiającym ginekologiem albo bym pracował w jakichś służbach specjalnych. Jeździłbym Cadillaciem albo Mercedesem. Póki co nie używasz nawet samochodu. A teraz jak ja potrzebuję Mercedesa, ja dzwonię po taksówkę. I jest Uber, to jest tańszy. Także nie chcę należeć do tego świata, który jest wręcz niebezpieczny. Pomyśl, my żyjemy w ciałach męskich. Wyobraź sobie, że jesteś kobietą. Na tej planecie jest na przykład bardzo niebezpiecznie nosić na sobie żeńskie ciało. Chciałbyś być zgwałcony? Gwałci się też mężczyzn. No więc właśnie, a gwałcą już też, oczywiście, że gwałcą. Ja tutaj Ale nie chodzi o sam fakt. Nie. Tu jest dno, a od dna można się odbić. Dokąd się odbić? Do wewnątrz. Chciałem jeszcze, stojąc przy sprawach ufologicznych, zapytać wprost o takim rozdziale tej szeroko pojmowanej ufologii, który też mnie to pasjonowało i to bardzo daleko, a mianowicie chodzi mi o temat UFO, a objawienia religijne, szczególnie objawienia maryjne. Napisał ciekawą książkę. Też jest taka książka Denikena, są też Fiebaga, piękne publikacje. Fiebag, Peter Fiebag. Tak. Który niemiecki autor, który... Ja znam Fiebag, z lat 70. jeszcze. Te książki. I tutaj jest postawiona taka teza, ja też kiedyś, choćby bardzo dokładnie kiedyś tą Fatimę analizowałem, żeby też nie popaść w taką jednostronność zjawisk, wyraz duchowy tego zjawiska jakby istnieje trochę jakby niezależnie czy równoległy do tego, że wykazano w sposób ponad wszelką wątpliwość, że za tymi zjawiskami typu Fatima, czy nawet Medjugorje, czy powiedzmy Garabadale, że tam mamy do czynienia z takimi manifestacjami zjawisk, nazwijmy to paranormalnych, które często zahaczają o to, co dzisiaj nazywamy zjawiska, powiedzmy, związane z manifestacjami UFO. Oczywiście. I znowuż mamy tą ingerencję. Mamy jakąś technologię, która wchodzi w świat duchowych, religijnych, wiesz, poglądów, uczuć i tak dalej. I zaczyna się pewien rodzaj tworzenia i wpływania na historię ludzi. I też kulty UFO powstają. Ale chcę tylko to, bo to jest trudne. No to jest side effect. Ale trudna jest odpowiedź na pytanie, czy, bo ja widzę ten spór, czy za zjawiskami typu objawienia, tymi największymi, które są w kościół. Czy to kryją się
To ty pozaziemskie to już wiemy. Ja nie mówię, jakie istoty duchowe, bo zawsze temu towarzyszy. Ale czy to jest według ciebie z tak zwanej dobrej strony, czy tej tak zwanej złej? Czy masz jakieś zdanie na ten temat? To nie jest takie proste. Ja mam świadomość. Posłuchaj, jeżeli... Ocenisz to zjawisko. Tak. Jeżeli... Po owocach poznacie ich. Koniec, kropka. Po owocach poznacie. Nie wszystko da się od razu ocenić. Jeżeli to idzie, wiesz, pod publikę, czyli naród wybrany, królowa niebios, Matka Boska, to to już nie jest to, co ma być. Ma być Stwórca, Ojciec i dzieci. Wszystko inne, to już nagle się okazuje, ten Stwórca nie jest taki ważny. Teraz ważny jest tylko Syn, teraz ważne jest tylko ciało na krzyżu, teraz ważna jest istota, która mówi, chcecie Boga, dobrze, ale ja Go urodziłam. Dobrze. Coś tu jest nie tak. Ale też zadam w ten sposób pytanie, czy uważasz, gdybyś był tą grupą istot pozaziemskich, która ma dobre intencje, tak, i stała i asystowała misji Jezusa, to jest misją ściśle duchową, ma naprzeciwko siebie tą ciemną stronę, to nie tak łatwo jest grać, bo tu wszystko, i teraz ma takich. Chciałaby wpłynąć na ludzkość, żeby coś uratować. Przykładowo przecież w tych objawieniach fatimskich wyraźnie było mowa, że jeżeli Kościół spełni pewne czynności, tam tak, chodzi o poświęcenie choćby Rosji, wtedy już sowieckiej, 17 rok, październik, to już było też jak ta Rosja... Jak już, czyli ty mówisz o nawracaniu. Mówię o tym, że czy ty miałbyś inne narzędzia przemówienia do ludzi, niż wszycie się, wiesz, w pewny rodzaj percepcji świata zachodniego, gdzie można było tylko przyjąć, że to jest objawienie Boże? Czy ty, gdybyś chciał wpłynąć na ludzi, żeby zmienili swoje postępowanie, pokazałbyś się jako kosmita, przecież by się to odrzucili. To nie jest w tym sensie, to jakby nie może... Rozumiem, o co ci chodzi. Musisz mieć wtedy ludzkie ciało, czyli narzędzia Boże, gdzie ludzie to akceptują. I tak, więc żyje w Niemczech kobieta, która się nazywa Gabriela. Ona jest prorokinią dzisiejszych czasów i przez nią przemawiają wysoko rozwinięte istoty eteryczne. My nazywamy takie istoty aniołami, jest anioł mądrości, anioł powagi, anioł boskiej woli, i przemawia, tam nie ma gróźb, tam nie ma albo, tam jest, słuchajcie, jesteście dziećmi Boga, możecie się rozwijać zgodnie z boską wolą. Kto nie chce, niech spróbuje zrobić na sobie jakiś okrutny eksperyment i zobaczy, jak wyląduje. Ale jeżeli będziecie słuchać wewnętrznego głosu, a to jest jedyny głos, że nie kłamie, to warto iść tą wewnętrzną drogą. Jest w Polsce, już na polski język, przetłumaczona z niemieckiego księga pod tytułem Wewnętrzna droga. Trzeba wpisać wydawnictwo Życie Uniwersalne, Wewnętrzna droga i przeczytać tą książkę, no. I tam odczuwasz, czy ty chcesz iść tą drogą, czy nie. Ale tak jak powiedziałem, tam nie ma tylko tak i nie inaczej. Tak, to jest adresowane do takich osób, które są na pewnym poziomie rozwoju, szukają i są otwierane. I tylko taki przekaz może być. Kiedy się pokazał taki komunikat ze strony tych istot, jak fenomen Giorgio Bongiovanniego, którego osobiście poznaliśmy. No, ja go poznałem osobiście i zapraszaliśmy go z Wojtkiem Drewniakiem i ze Zbyszkiem Królickim tutaj do Polski w 1999. Potem jechaliśmy w kilka osób do Włoch, żeby jeszcze z nim bliżej się tam poznać. Do czego zmierzam? Dla mnie to był taki rodzaj przekazu. On miał stygmaty, on autentycznie przeżył, on widział Jezusa tylko w takim świetlistym rysunku, ale jednocześnie był ufologiem. Jednocześnie tłumaczył, że wiesz, misja Jezusa nie stoi w żadnej sprzeczności z faktem istnienia istot pozaziemskich. Tłumaczył, że jedne z tych, powiedzmy, pozaziemskich kultur wspierają duchową misję Jezusa, a inni ją zwalczają. To się wszystko fajnie zgadzało. Wiesz? I ten przekaz Bongiovanniego jest bardzo, bardzo fajny. I teraz tak, i wiesz, na co ja patrzyłem? Znaczy patrzyłem, to było dla mnie fenomenalne. Piast, w pierwszej świecie coś takiego, ktoś wziął taki numer. Słuchaj, ja widziałem te smegmaty z bliska, ja nawet widziałem krwawienie, więc mnie tutaj nikt nie przekręci, żaden profesorek. Za przeproszenie, uważając mądrych profesorów. Do czego zmierzam? Ale jak się przyjrzę, na ile on miał takie czasami krwawienia, że dosłownie na oczach ludzi to się wylewało i stąd, więc to był ewidentnie naznaczoną siłę zewnętrzną. Tylko co?
ile osób zaakceptowało jego jakby misję, tą jego nowoczesną misję, ten przekaz, który takim ludziom jak dla nas jest właśnie taki adekwatny, bo godzi pewne rozumienie świata, jak dzisiaj my potrafimy sobie to ułożyć w głowie, z tą duchową warstwą, to wszyscy akceptujemy, bo jest uniwersalna, to jest postać Jezusa, to wszystko, co trzeba. I ten przekaz w bardzo niewielkim stopniu został zaakceptowany przez jakąś niewielką grupę ludzi. Jak nie pójdziesz do ludzi z komunikatem w szacie religijnej i chcesz coś dobrego zrobić, to niewiele zrobisz. Ja trochę przesadzam. Mówię tutaj o skali zjawiska. Możesz tym przekazem, który ty wspomniałeś, dotrzeć do 5, 10, 30 tysięcy ludzi, może 100 tysięcy ludzi, bo tyle te przekazy ludzi uzna w internecie. Ale jak już chcesz iść w miliony, przynajmniej do tej pory, to nie znaleziono innego języka, przynajmniej w naszym świecie zachodnim, powiedzmy judeo-chrześcijańskim, jak język religii. Nawet więcej, jak te przekazy pierwotne jak Medjugorje, nawet w Fatimie, tam nie było mowy o tym, że to jest Matka Boska. Te pierwotne przekazy tych dzieci i tak dalej, szczególnie Medjugorje. To potem, jak już Kościół w to wszedł, okazało, że to musi być Matka Boska, bo inaczej to by ich ukamieniowaliby te dzieci z Medjugorje czy z Fatimy, gdyby one miały inny sposób opisywania tego zjawiska niż religijnym języku. Brawo rezonansu, nie było rezonansu. Ale kamieniują. Ja wiem, ale dlatego zostało na tym, że oni poszli w świat z tym komunikatem fatimskim w taki sposób, a nie inny. Dzisiaj my mówimy, no tak, manipulacja, ale inni mówią, to tak, ale jak to byś zrobił? Jak byś to zrobił, gdybyś ty znalazł się w ich miejscu? Tak bym zrobił, jak powiedział Jezus kiedyś. To jest retoryczne pytanie. Tak, nie daje się dowodów żadnych. Jeżeli robisz coś bezinteresownie, zobacz, tak jak przed tym mówiliśmy, kto daje im takie zabawki do ręki psychotroniczne, mind control. To już mówimy ludziom tutaj na ziemi teraz, to jest rządzącym. Tu na ziemi. Ta. Więc teraz tu na ziemi działają też pozytywne istoty, ale one nie działają tak, jak my byśmy chcieli, albo jak my byśmy to robili. Te istoty są w innym stanie świadomości i im może wcale nie zależeć na tym, żeby ich przekaz doszedł do milionów czy setek milionów. Zbawienie już było na Ziemi 2000 lat temu. Kto jest zainteresowany, proszę bardzo, kto nie, niech cierpi dalej. To jest bezinteresowność. Jeżeli ktoś przychodzi i mówi, ja mam kontakt z kosmitami, ja mam kontakt z Bogiem, albo z Jezusem, albo z Buddą. I w tych przekazach jest, jeżeli nie będziecie posłuszni, nie będziecie robić dobrych uczynków i nie będziecie pomagać głodnym i spragnionym i nie będziecie pomagać chorym, to przyjdą na was kary, to już na pewno nie koszerna sprawa jest. Faktem jest, że... Wolność jest dobra. Dobrze. Ja po pierwsze wcale nie polemizuję, tylko staram się przedstawiać te różne konstrukcje. Tak. Faktem jest, że Fatima z 17 roku i to zostało się potem, bo mówię tutaj o powstaniu właśnie Związku Radzieckiego, bo to zostało zasygnalizowane chyba w pierwszej czy drugiej fatimskiej i potem ta wielka wojna i zagrożenie dla świata po wojnie, bo tam się mówi o tym, że tutaj może świat zginąć. Ta cała prośba, żeby papież w odpowiedni sposób poświęcił niepokalemu sercu Maryi Rosję, taka chyba wtedy była. Nie, ale to oni prosili o to? Tak, nie, to jest, ja mówię o tym, co było w tych wszystkich... Ja wiem, widzisz, to są te przekazy. Ale faktem jest, że zrobiono coś, jednak nasz papież dokonał nie do końca tego rytuału. Ja chcę jakby rozszyfrować, wiesz, tą grę. Ja nie twierdzę, że to robią dobre istoty. To jest gra. To jest gra. I jednak do pewnego miejsca, jak poszło, to w Rosji upadł komunizm, ale Rosja tak całkiem się nie zmieniła. Na lepszą, całkiem lepszą. Jest trochę może lepsza niż była. Więc jest jakaś gra, którą toczona jest z nami. Popadli z jednego biegunu w następny. Z drugi, no. I tylko tyle, że ciężko jest ustalić, kto z nami gra. Jak nawet używa tych różnych narzędzi religijnych, to ja też jest dwuznaczne. Ja powiem, że nawet zastanawianie się nad tym może być utratą czasu i energii. To jest nieistotne, kto ze mną gra, czy ktoś chce mnie opętać, czy ktoś chce... Istotne jest, czy znajdzie we mnie rezonans, czy nie. No ja jestem, dajmy na to, złym duchem i chcę ciebie opętać. Ale jeżeli ja nie mogę ciebie napuścić, nie mam w tobie rezonansu, na przykład ja chcę, żebyś ty się stał pedofilem, ale ty nie jesteś zainteresowany iść tą ścieżką, to ja nie mogę ciebie do tego zmusić. Słuchaj, Roman Polański nakręcił kiedyś taki film. Wiesz, on ma ciągle problemy dlatego, bo on się nabija z iluminatów i z tych wszystkich tych. W każdym jego filmie on sobie robił żarty z tych satanistów i do dziś go przez to
prześladują, nękają go za to, że on raz tam z jakąś dziewczynką wszedł do wanny. To samo zrobiono ze Stanleyem Kubrickiem, że go w końcu zabito po tym filmie, bo on poprosił Rothschildu, żeby mu dali w ich pałacu nakręcić film. Oni mu pozwolili, a on nakręcił, co tam się dzieje, jakie seks party jadł. I oni mu podziękowali za resztę. To są ludzie, którzy nie wybaczają. Tam nie ma wśród iluminatów wybaczenia. My jesteśmy panowie, wy jesteście zwierzętami i koniec. Polański nakręcił taki film pod tytułem, to chyba w latach 70. jeszcze jego pierwsza żona żyła, którą sataniści zamordowali. To syna Bada Mansona. Tak, tak. Która siedzi po dziś dzień jeszcze w więzieniu. I ona była w ciąży wtedy, tak, oni przyszli, zamordowali tam, i on do dziś to pamięta, tam ten ktoś człowiek. Był w mieszkaniu, tak. Taniec wampirów. On pokazuje w tym filmie, że ci iluminaci dzisiejsi to są wampiry w nowych ciałach, którzy nadal jednak nie zmienili się, sypiają w trumnach, robią sobie tego. Teraz tam jest pewien religijny Żyd, który ma restaurację, zajazd. Ten religijny Żyd je ciągle czosnek, żeby śmierdzieć, żeby wampiry do niego nie mogły się zbliżyć. Przy okazji na pewno te dobre anioły też nie mogą się zbliżyć. On ma bardzo otyłą żonę, ale ma taką młodą kuchtę, która mu się podoba, bo ona jest młodsza i mniejszych gabarytów. Jak żona zasypia i już chrapie, to on tam zawsze do tej kuchty i z nią tam rock and roll. Teraz pewnego dnia wampiry jego przyłapały i jeden z nich go ciachnął w aortę i on się stał sam wampirem. Jest teraz taka scena, którą Polański pokazuje, a propos rezonansu. On widzi, że żona zasnęła i już jest wampirem teraz. On nie chce ugryźć żony ani nikogo. On znowu idzie do niej, do tej młodej kuchty. A ona jest chrześcijanką czy katoliczką, więc ona wyciąga, to się wszystko dzieje w Transylwanii, gdzie Vlad działa, wyciąga krzyżyk i trzyma, tak. A on mówi, na mnie to nie działa, I'm Jewish, no, i jednak ją ciachnął. Nie było rezonansu. Może jakby trzymała gwiazdkę Dawida, choć też nie, bo gwiazda Dawida, tak zwana właściwie tarcza Dawida, która dziś jest symbolem Izraela i pewnych iluminatów, to w ogóle nie był żaden żydowski symbol. To, jest dużo to było yin i yang, to było tak jak swastyka była wcześniej. Tak. I oni sobie przyswajają pewne rzeczy. Tak. A potem ludzie niestety, tak jest powiedzmy ze znakiem, który też w Słowiańszczyźnie pradawnej był bardzo ważnym znakiem. Mówimy, jak hitlerowcy, naziści to przejęli, przekręcili ten hakenkreuz, no to teraz jak ktoś widzi, to o, popatrz, tutaj jest nazistowski, tak, nie, nazistowski znak, no to tak, a nie to, że to jest prasłowiański, czy jakiś tam pratybetański, wzięty gdzieś tam, wiesz, ze wschodu, tylko to musi być nazistowski, no. Właśnie dlatego to jest taki, to, taki że my osądzamy przedwcześnie, osądzamy całe społeczności, nie zgadzamy się z pewnych rzeczy, bo oni mają takie symbole. Oni mogli sobie przywłaszczyć te symbole. My nie znamy, o co chodzi. Dwa trójkąty to jest męski i żeński. Yin i yang, zauważ, wyglądają jak dwa embriony, męski i żeński. Wystarczy, że od wszystkich odeślę do oznaczenia toalet męskich i żeńskich, ale one są właśnie odznaczane. Często, wiesz, teraz jest kółeczko niby, ale można to zrobić odwrotnie i wtedy masz i męski, i żeński. Oczywiście, tak. Oczywiście, że tak. Bo męskie z żeńskim razem, father, mother, spirit, to jest jeden duch. Indianie, ja byłem u Indian kiedyś w stanie Iowa. Tam spędziłem kilka dni, tańczyłem wokół ogniska z bębenkiem i tak dalej. Jak długo ty nie przyjeżdżasz tam się z nimi fotografować, wiesz, i ubierasz sobie na głowę, albo jemu dajesz $20, żeby ubrał pióropusz i cię traktują wtedy w ten sposób oczywiście. Ale jak ty przyjeżdżasz i nie robisz takich rzeczy i widzą, że ty ich traktujesz poważnie, i rozmawiasz ze starą szamanką, która siedzi, pali fajkę, wiesz, albo ma rychę i ty z nią rozmawiasz przez 2-3 godziny i ona ci pokazuje, jakie te gwiazdy, skąd przylatują, tacy na ziemię, skąd tacy, na palcem, bez żadnych, wiesz, teleskopów, radioteleskopów, to ty widzisz, że ci ludzie coś wiedzą. Dam ci przykład znowu. Ja jej mówię, dlaczego tu u was jest tylu alkoholików.
To ona mówi, to nie są Indianie. I akurat jak my rozmawiamy, idzie zataczają, tak w Katowicach tak, czasem idzie dwóch takich, wiesz, Józek tego, to zataczają się i idą. Ja mówię, pop, a to nie są Indianie? Ona mówi, no Roman, to są biali, którzy nam to zrobili teraz w indiańskich ciałach i muszą to odnosić, odcierpieć. W ten sposób. Oni nam przywieźli tą wodę. Inna sprawa, że tak na marginesie Indianie są bardzo nieodporni w sensie genetycznym na alkohol i to też było dla nich bardzo dotkliwe. Ale jeszcze jedno zdanie, ponieważ mówimy o tych symbolach. Teraz jest taka niezła afera związana z podbojem kosmosu albo z rozpoznawaniem kosmosu. Otóż NASA odkryło, nie wiem, czy jakąś kometę, czy planetoidę, to jest najdalej oddalona od Słońca. I nazwali ją tam, nazwa jest na pewno Thule, jest element tej nazwy, to jest Thule. To była taka grupa w Niemczech. Tak, ale jest, i teraz pojawiły się protesty, głównie środowisk takich, można nawet żydowskich, że jakim prawem tutaj nazywacie to Thule, skoro Thule to był taki zakon, powiedzmy mistyczno-ezoteryczny, z którego potem de facto wyrosło i rozwijało się, SS się wyrosło i potem dalej. Tak. Natomiast z kolei, no ale oni przecież Thule, to jest pradawna, mityczna kraina, która jest najdalej oddalona i dlatego oni dali ten element nazwy Thule do tej planetoidy czy komety, to jest tak daleko oddalona, żeby po prostu nawiązać do pradawnych mitów, gdzie jeszcze nazizmu w ogóle nikomu się nie śnił. I znowu mamy tą sytuację, że pewna nazwa pierwotna, przywłaszczona w historii ludzkości przez pewną grupę, powiedzmy taką ezoteryczno-sekciarską, z której potem zrodziło się SS, no przekreśliła dawny sens tego słowa właśnie Thule ja i tego znam pojęcia. Tą historię, prawda? Z Thule, tak. Ja ci powiem, to jest, wiesz, to jest tak jak na radioteleskop, który Watykan czy jezuici, no właśnie, bo sobie nazwali, nazywa Lucifer. No właśnie. A czemu tak się stało? O, to oni są. Nie wolno tego robić. Nie każdy jezuita jest winien temu, co się dzieje w Watykanie. Nie każdy Żyd jest winien temu, co się dzieje w Jerozolimie. Nie każdy Polak jest winien temu. Wiesz, ludzie mówią na zasadzie, powiedzmy, Polacy. Tak jak pan, wiesz, tak jak powiedzmy pan Kaczyński nie jest reprezentantem wszystkich Polaków, tak samo z całym szacunkiem pan Netanyahu nie jest reprezentantem wszystkich mieszkańców Izraela, nie Żydów, to już w ogóle na pewno nie, wszystkich mieszkańców. To są politycy. To prawda, że demokratycznie ich wybrano lub ten, że liczył głosy, wiedział, kogo wybrać, a kogo nie. Tak. To już inna historia. Tak czy inaczej, wiesz, ale wszystko to przeszywa na ten wątek. Nie wolno w jeden worek. Myślę, że pojawiło się takie pojęcie w obszarze tematów UFO, egzopolityka. Mnie się to bardzo podoba. Ono zakłada i pozwala na analizę pewnych wydarzeń, również tutaj na Ziemi, politycznych czy gospodarczych, w jakimś powiązaniu z uwzględnieniem tego czynnika pozaziemskiego. Bo my przykładowo tutaj sobie... Egzopolityka, ta doktora jak my sobie to, my tutaj sobie pozwalamy na uprawianie takiej egzopolityki teraz. Już w sposób swobodnej oczywiście takiej rozmowy, dyskusji, refleksji, swobodnych takich... Ale faktem jest, że generalnie jak wychodzimy dalej do ludzi, to my już nie używamy do analizy tego czynnika pozaziemskiego, bo po pierwsze, trochę za mało wiemy, żeby rozczytać do końca, jakie ruchy polityczne na scenie są, przez kogo wykonywane z tych pozaziemskich grup, aczkolwiek no, pewne wyobrażenie już mamy. Po drugie, jest to tak, gdybyśmy się tym posłużyli, byłoby to tak, jakby nie, tak by nas jest to niewiarygodne jakby dla szerszej populacji, że odwoływanie się do tego jest trudne. Są też nasze środowisko, tutaj mówię po części też za siebie, wiesz, ja nigdy nie wstydziłem się, by za każdym razem z otwartą przyłbicą mówić tak, tak, czynnik pozaziemski jest istotny, jest działa. Bo i trudno, że się ktoś się z tego śmieje. I trudno, jak się ktoś z tego śmieje, to jest inny problem, my go uwzględniamy. Chociaż no, jak dyskutujemy o GMO czy o 5G, no to wiadomo, że nie wprowadzamy tego czynnika, ale zapewne te tendencje, one mają powiązanie i podwiązanie do tych czy innych inspiracji, które płyną spoza naszego świata. To myśmy sobie powiedzieli nie pierwszy raz. Popatrz. Mówiąc tak, na przykład bądźmy ludźmi. Wprawdzie to nie wystarczy być tylko ludziem i być człowiekiem. Bądźmy ludźmi, bądźmy uduchowionymi ludźmi. Niech duch działa przez ludzi, prawda? Takie miejsca jak IG Farben Auschwitz, ludzie, którzy specjalnie
biorą ludzi do eksperymentów i tak dalej, i tak dalej. Doktor Matthias Rath, niemiecki lekarz, on nagłosił właśnie korzenie trzeciej i czwartej Rzeszy. I koniec końców mówi o Unii Europejskiej. Tak, oczywiście, że tak. Ja byłem z Agni na wykładach. To jest jedna rzecz, więc wprawdzie widzisz, siedzą starsi panowie, siwe włosy, elegancko ubrani i debatują na czymś, kontrolują firmę Bayer, Monsanto, to i tamto. Po owocach poznajemy ich. Czy to są ludzie, czy też to są jakieś duchy w ludzkich ciałach, czy też to są ludzie, którzy są poddani kontroli, i pozwalają na to, bo niosą w sobie odpowiedniki, czyli rezonans. Jemu nie zależy na tym, że mordują, że dręczą, że dzieci umierają. Mój ojciec był lekarzem. No nie wyobrażam sobie, żeby on wziął niemowlę i mu wcisnął aluminium, albo rtęć, albo prądki kocha. W jakim zakresie uważasz? On by nie uwierzył, że to jest, że lekarz może. On by się zaraz pytał, to pani Niemcy są, czy jak? Ale to się robi powszechnie w imię dobra dziecka. Pewnie. W jakim zakresie według ciebie istoty pozaziemskie, to hasło UFO, rozbite pojazdy, przejęte przez Rosjan, może w mniejszej skali niż przez Amerykanów, ale nie powinniśmy tego policzyć do końca. W jakim zakresie ta technologia, która została też i mówi się użyczona czy przehandlowana z pewną grupą obcych, służy dzisiaj ludzkości, co robił, ale w jakim zakresie, na przykład jak technologia mind control służy totalnej opresji ludzkości, bo ta technologia weszła tak daleko, że tylko my mamy świadomość, że weszła daleko. To jest czarna magia psychotronicznie. Zrobiona już. To jest czarna magia psychotronicznie, nie robisz tego telepatycznie. Nie podsuwasz, nie biologicznie, podtruwasz, energetycznie. Wchodzisz w mózg i on to robi, ten z człowiek, czy komputera się przez podoba, fale czy nie. Odpowiednie na przykład fale, nie wiem. Przedwczoraj dzwonił do mnie człowiek, z którym mam się spotkać. On mówi, panie Romanie, od 14 lat robię rzeczy, że ja nie chcę tego robić. Ja przyjadę do pana z tym i jak pan mi nie pomoże, to ja skończę ze sobą, bo ja nie chcę tego robić. Tak go męczy sumienie. Ja sobie wyobrażam, co on mi opowie już, ale nie chcę, wiesz. My się mamy spotkać i on mówi, ja to nie mogę już. On uciekał z kraju do kraju przed tym, ale to nie możesz uciec z czymś. Teraz skąd się bierze ten rezonans? Znowu równe z równym, podobne z podobnym. Musiał kiedyś coś zrobić i oni widzą. Przecież to, że ja nie widzę twojej aury, a ty mojej, to wcale nie znaczy, że nie aury nie mamy. Ale są istoty, które widzą nasze aury, według kolorów, barw, niuansów wiedzą, co tak, a co nie, mogą sczytać i zeskanować nas, o czym myśli, co tak, co nie, nacisną. Mówisz to i ja też i wszystko wiem. O ile kilkadziesiąt lat temu, kiedy żeśmy prowadzili te jako środowisko badania ufologiczne i kiedy mieliśmy tyle opisów, że te istoty pozaziemskie mogą wchodzić ludziom do głowy, że te istoty pozaziemskie potrafią u ludzi wywołać pewne rodzaju wspomnienia albo nawet pamięci, kiedy nawet były tak zwane syndromy maskowania, to znaczy było porwanie, było wzięcie, ktoś spotkał po drodze gdzieś tam jakiś pojazd, ale pamięta tylko to, że jakiś, nie wiem, jeleń wyszedł. Bo wymazano, jeleń wyszedł, tak, bo z taką maskację się robi. Tak, i to było wiele lat temu i no, to było przypisywane technologii pozaziemskiej. Uważam, że w dużym stopniu to była technologia pozaziemska, ale dzisiaj ona trafiła w ręce ludzi. No, wojskowych amerykańskie instytucji. Nawet używa już dzisiaj tej razie z tym jeleniem, tą sztuką. To są już sztuczki, które oni potrafią robić. Pytanie tylko, czy dostali w wyniku handlu, czy też trochę sami rozszyfrowali pewne rzeczy. Janusz, tego się tak łatwo nie dowiemy. Jeśli chodzi o niedobre wieści, to one są takie, że oni mają dzisiaj takie technologie, już dzisiaj pewni ludzie, że my wolelibyśmy, żeby oni ich nie mieli. Teleportacja na przykład jest nadal jeszcze uznana, że to na razie, przynajmniej niektórzy mówią, to no małe nigdy nie cząstki, będzie, jawnie małe a niektórzy cząstki. Mówią, że no jeszcze na pewno nie. Prawda jest taka, że są tacy na Ziemi, że już mają teleportory tak samo, kto im to dał, ci, dla których oni pracują na Ziemi. To jest już ambasada pewnych mocarstw. Dokładnie. Teraz to są rezydenci. Tak. I teraz wyobraź sobie, że nagle się okaże, że ty będziesz miał, tak jak masz router w domu, będzie sieć teleportacji.
I ty dzwonisz, dzwoni, albo nie musisz dzwonić. Enter, klikasz co chcesz i za chwilę materializuje ci się tutaj dziewczyna albo kobieta chce młodego Arnolda, starego już nie, ale jeszcze tak, przynajmniej jego fantom się materializuje często, tak, w Gwiezdnych Wojnach. Będą agencje, gdzie to będzie, dlaczego? Bo te ciemne moce mogą tylko przez różne mafie działać. I wszystko jest skryte. I dlatego nie chcą się pokazać zarówno ci, jedni chcą zrobić wszystko, by ta tajemnica nie wyszła na jaw. Mówię tutaj o ziemskich kręgach władzy. A drudzy przez pozytywnie nastawionych do życia ludzi, żeby pisali książki, żeby głosili. Tak, żeby można było nadawać takie programy jak ten. I powiem ci jeszcze jedną rzecz na koniec tego wszystkiego. W ciągu ostatnich lat, czyli przejście XX wieku do XXI, gdzie nadal oficjalnie nie istnieje UFO, albo się o tym nie mówi i tak dalej, i tak dalej. Ponad 100 ufologów, dobrych ufologów, którzy naprawdę wdrążyli się w to, już ich nie ma po tej stronie iluzji. No. To się zaczęło już w latach 50. od książki Greya Barkera, They Knew Too Much About Flying Saucers, taka książka była w latach 50. Oni wiedzieli zbyt dużo o latających talerzach, prawda, czy latających spotkach. I Gray pożył troszkę i później umarł. Dzisiaj znikają ludzie dlatego, bo znienacka rozchorował się na raka i parę dni później już umarł. Znienacka dostał zawar serca i został wykluczony. Albo była to choroba paromiesięczna, tak została według nas wykończona znakomita kiedyś dziennikarka, a potem już dziennikarstwem zajmowała się śledczym dotyczącym UFO i zjawisk choćby okaleczeń bydła, mówię o Linda Moulton Howe. O tak, Linda, tak samo tak. Jak w zasadzie zamordowany został, bo już mówił, że to niedługo nie będzie żył, to nie był ufolog, ale to był ten słynny geolog Schneiderfield, który ujawnił tajemnicę o podziemnych kompleksach. Phil Schneider, tak, z obcymi. I jego koledzy, i trzech tam już, tak, już tak, naraz nie ma. I więc tych ofiar jest rzeczywiście bardzo dużo. Ponad 100 osób w tej chwili już z ufologii zniknęło. Bardzo dziwne choroby, takie nieustępliwe, zawały serca znienacka, popełniają bardzo śmiesznie samobójstwa. Ludzie mają naprawdę, wiesz, pomysł. Na przykład dzwoni do żony, mówi, ja skończę tutaj pracę, ubiera się elegancko, idziemy do teatru i zamówiłem już stolik na kolację. Wsiada do samochodu, bierze szlauch, zamyka się w samochodzie, zakleja, żeby gaz nie uciekł i jedzie przez pół kilometra, żeby się otruć. Nie zaszczelić się, nie powiesić się, nie. I ktoś wchodzi, ma dać wykład na temat działalności UFO na Ziemi, pozytywnych i negatywnych istot. Ale nagle mu przyszło do głowy, że jeszcze wejdzie do toalety, jedzie windą do pokoju, wchodzi i nagle mu przychodzi do głowy, popełni samobójstwo. Bierze z kajdanki prawdopodobnie, zakłada sobie na ręce, rozpędza się na 17 piętrze głową w szybę i spada z 17 piętra na bruk w Nowym Jorku. No dlaczego tak śmiesznie popełnia samobójstwo? Widać, bo to jest. Wystarczy dalej pić Coca-Colę. O co chodzi? No. Na szczęście najwcześniej część ludzi dalej pełni swoją misję. Zrobili dużo, czasami może to być ochrona też tych właśnie istot pozytywnie do nas nastawionych. Była taka pani Turner, dlatego żyjemy, ja pisałem, żyją ludzie. Się rozchorowała w ciągu kilku dni i już jej nie ma. Przy technice, przy tematyce, którą bardzo mocno penetrujemy, mówię o mind control, no to takie odsyłania, tamten świat, no Kilde, Raoni Kilde, wybitna postać. Ona została w ciągu w sumie miesiąca odparowana w szpitalu. Tak, tak, od razu. Ona wiedziała, że coś z nią zrobiła. Ona dużo UFO wiedziała. Tak, tak, ona wiedziała, że nie tylko mind control. I była bardzo szanowaną osobą, pracowała kiedyś tam dla ONZ-u, znamienia chyba w Finlandii. No ale mimo wszystko spora część ludzi żyje nadal, a poza tym są nowi, którzy przychodzą i nowi, którzy zaczynają zajmować się tą tematyką i system nie zdąży wszystkiego mordować. No bo nie można zatrzymać wieczności, nie można zatrzymać nieskończoności. Życie płynie i każdy z rana jak wstaje powinien sobie powiedzieć, ja jestem wiecznie płynącym światłem. To na koniec zapytam cię, czy masz jakąś prognozę? Przecież powiesz, że to nie ma znaczenia. Nie ma znaczenia. Czy prędzej, czy później. Tak jak jest, jest dobrze. To jest moja prognoza. Chodzi mi o ujawnienie tej prawdy. Jak będą musieli, zaczną ujawniać krok po kroku,
po kropelce, najpierw takie negatywne aspekty, prawda, później się okaże, że to było dla naszego dobra te porwania, a później tego, no w każdym razie na pewno to nie będzie to, co byśmy chcieli. Zrobią to tak, żeby władzę utrzymać, bo tak, żeby to jest podstawa. I kiedyś na UFO będą robić jechać, że to przecież my, żeśmy wam pokazali i powiedzieli. Chcieliśmy was chronić. Tak, tak, a nie powiedzieliśmy wam, bośmy chcieli was chronić. Tak, chcieliśmy was chronić. My służymy narodowi. Tak, 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 służba. Ale na szczęście jest ta druga strona medalu, idziemy z tą drugą. My, ale tylko tak, no nie ma innej drogi. Słuchaj, no to cóż, to będziemy naszym widzom dziękować za uwagę. Temat mógłby być jeszcze rozwijany, no mnóstwo tych wątków, ja tutaj szczegółów. Jakby się rozpędzimy, to... z rękawa, mówiliśmy o władzy, o tym, jak władza puszczała pewne informacje takim właśnie małą szczelinką, to będzie jeszcze okazja. Ja też jakiś tam cykl chcę uruchomić UFO z tego bogatego swojego archiwum, zacząć wyciągać rzeczy, bo jest duże zapotrzebowanie na ten temat. Jest, jest, jest. A jest troszkę za mało zaspokajane. Jakby było, jeszcze tak ciągnę tą rozmowę, ale... O kosmonautach rosyjskich, jak zaczniesz tak, tak tylko nie ma, że więcej jest po angielsku niż po rosyjsku, to tam były ci niektórzy, jest, że już teraz... Jest takie nazwisko Afanasiew, to on na przykład tyle już rzeczy opublikował, bo już teraz się starszym gościem się nie boi, że mu zabiorą tą emeryturę, to on opowiada rzeczy, jest cudowne, na przykład, że jak wracaliśmy z kosmosu, to nasze skafandry pachniały kosmosem, to jest zapach, który latami nie znika. On opowiadał rzeczy, jak widzieli anioły, istoty anielskie, on mówi, co obaliło nasze teorie na temat marksizmu i kościołów i tak dalej. A z rosyjskich nazwisk pamiętam taka postać też znana, chociaż na Zachodzie mało się o tym wie, Marina Popowicz, żona generała Popowicza, tak otwartym tekstem mówiła o UFO, ja pamiętam, jak się pojawiła w niemieckich programach, choćby u Rainera Holberg, fantastyczne fenomeny, wystąpiła kiedyś, opowiadając takie szczegóły z różnych incydentów z UFO, z czasu Związku Radzieckiego, że zupełnie, jak to się mówi, szczęka opada. Coś ci opowiem, mając 17 lat w Katowicach, w Pałacu Młodzieży. Ja wtedy prowadziłem kółko jazzowe, tam wiedziałem wszystko na temat jazzu i nic nie wiedziałem o UFO, nic. Walery, ten, jak on się nazywał, Bykowski i Walentyna Tiereszkowa w mundurach przybyli do Polski, bo ich po tych demoludach goniono, musieli jako, chodzić i odwiedzać. Jako wszędzie, jako wiesz, podniebna mis. I tak jak z tobą siedzę, każdy stał przed swoim gabinetem, ja przed tym jazzowym, tutaj był biologiczny, ten to, i oni przychodzili i tam trzeba było salutować i mówić tego. I ja mówię, jak tam było, jak tam było, jak tam było? No Boga nie widzi, proszę dalej. Oni mieli gotowe, byli zmęczeni, było widać, że ona taka bardzo purpulentna pani była, no to sobie na pierożkach. A propos tego, co mówisz, to był taki słynny plakat właśnie radziecki, elegancko zrobiony, w kosmosie, rozumiesz, kosmonauta, ten potężny hełm taki kosmonauty, ECCCC, bo to jest Sojuz Zjednoczonych Statów, tam jakoś, znaczy to było... radzieckich tam i tak elegancko w tym kosmosie jest, ten radziecki kosmonauta i tak patrzy i napis Boga niet. Boga niet, To jest to, a propos tego, co mówiłeś, Boga niet. No właśnie, tutaj, a myśmy wykazywali, że i UFO jest, i stwórca jest, i łatwo tak. Jak wiesz, chirurdzy mówią, no ja już mam za sobą 70 takich tych, ale żeby duszy jeszcze nie widział. No to jest podobne w sensie. Chociaż UFO jednak można zobaczyć i nie tylko już technologicznie. Duszy też można fotografować. Już się pojawiają takie zjawiska, że... Można fotografować. Będzie kolejny temat do rozmowy. Dzisiaj dziękujemy naszym widzom za... cierpliwość. Myśmy sobie tak dywagowali, ale bardzo pięknie mówiłeś. Zawsze chciałem słuchać tutaj twoich różnych refleksji, informacji. Dziękuję bardzo. Dziękuję.